Pokażę Wam, jak ściągnąć z internetu oczywiście. Zgadnijcie co? Jak ściągnąć Minecrafta oczywiście. Wpisujemy w kopię. Minecraft. Jeden. Za 5 i 1 lat. Ale wpisujemy najlepiej. Dajemy pobierz grę. Ale fajne zdjęcie. A żeby... O, dobra, pokażę Wam teraz mody na Minecrafta. I wchodzimy znowu tutaj. I tutaj jest Gepak, Minimap, Castle Defense, Infotrex, Modlada. A nie tu wreszcie ta chwila. O, to jest Toman Items. Okej, a to jest niesamowite serce. Ale es gibt auch Pack, das ist schon bereit. Das musst du nur aufpacken. Machen. No. Otworzyć oczywiście, a nie coś zapakę. To co miało być. Dobra. Naciskamy Windows i R. I wpisujemy update, już mam to tutaj. Wtedy wchodzimy w Minecrafta. W bin. Wciskamy Minecraft jar albo Minecraft. Jak już mamy otworzone, to usuwamy meta-inf, ja już tego nie mam. I wklejamy wszystko do tego folderu. I już mamy. Ja już to zrobiłem. To też nie jest dobra strona. Ale może ta powinna być fajna. O, X-Ray mod. To jest dobre, że to pokazuje, gdzie są te skarby takie. Ale to też nie jest zbyt dobra strona. Może tu? Ale... Dobra, to nieważne, co widzieli, pokazywałam Wam te strony. Z tych stron właśnie musicie zrobić tak, jak ja Wam pokazałam. Pobrać jakiś z tych modów. Pobieracie jakiś z tych modów po prostu. A wybierzecie na YouTube, najlepiej zobaczyć, co ten mod robi. Pobieracie go. Jak widzicie, każdy prawie z tych modów możecie pobrać za darmo. Bo wiecie, mówiłam Wam, że tutaj trzeba się zarejestrować. Masz 50 MB. Ale poniżej 1 MB możesz pobrać, czyli to mogę pobrać. Tego już chyba nie można, tego już też chyba nie można. To można pobrać, to można pobrać, to i to, i to, i to, i to. I to.
I to. No, a to jest najlepszy z najlepszych. Właśnie to. Dobrze. No to do zobaczenia. Widzimy się.